coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Biwa? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi Gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele. A na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10–12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Spalone, a mógł zrobić tylko człowiek. Magia to miejsce mocy. wolni spotkał. Słyszałeś o Brygadzie Rehead? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Nie bądź nierozważny. No? Cisza w komnacie, cysarz, szukasz kłopotów? Coś ty powiedział? To ci wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwan. D-E-R-W-A-N-Y. Nie gościsz. Nikom! Z ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale ciężko to mój najlepszy kolega. Ciężko to głupek, który może nas wszystkich zarobić. Zobaczycie, znajdziecie nas. To pożałuj. Mama nie pozwala mi rozmawiać. Słodkie słońce prowadzi. Z dala od mojego obejścia. Ejdzie. Gospodarzu, to pole po drugiej stronie rzeki. To czyje? Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardskiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimborze. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samicę, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś napatrzył, to mu rachcie na łeb kręci. Ten tego. To wie, co nam to przyniesie. czapeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może w towarzystwie. Musi być gdzieś niedaleko. Przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Co, pasków? Będzie picować! Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowinę. A. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks Wojskowy, paragraf 2 ust. 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Czego? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Co ty tutaj robisz? Nie ludzi. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowinę. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zobaczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Ciało. To tłumaczy smród. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeję. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Pęknięty monokl. Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku, na drogę. Smażę sobie na kolację.